wpuścisz chociaż na chwilę do bramki Piotrka Wyszomirskiego na tym turnieju, bo zdaje się, jesteś jedynym, który jeszcze z bramki nie usiadł na ławkę w tym turnieju. Wiesz co, moim zdaniem Piotrek jeszcze na tych mistrzostwach odegra bardzo ważną rolę i chyba będzie to niebawem. Jakobson i Piotr Wyszomirski, nareszcie skuteczna akcja w bramce. W piątej minucie było 1-5, ale już teraz Wyszomirski, doskonała interwencja. Bieg Zachlison. Jakobson, Wyszomirski, spektakularna interwencja. 5 minut, 5 sekund do końca. Na co dzień Piotrek gra od pewnego czasu na Węgrzech w zespole Curgo i Kaka, trzecia drużyna Węgier, ale pozwala mu to grać i pozwala mu to podnosić poziom sportowy. Piłka dla Szwedów, Petersen, błyskawiczne wznowienie, nie ma bramki! Piotr Wyszomirski! Piotr Wyszomirski, co za interwencja! Jaka szalona radość, niech to będzie jego dzień! Obronić piłkę Petersenowi w takiej sytuacji! Fantastycznie! Piotrek obronił fenomenalnie, ale powiem, że Petersen rzucił źle. 4-4 w kontrataku. Jakobson, Ekdal, Turic i Petersen. Wyszomirski! Piotrek Wyszomirski! Fantastyczny mecz! I Falgren. Jakobson, Wyszomirski! Ekberg kontra Wyszomirski. I Wyszomirski! Niebywały mecz Piotrka! Ekberg, zawodnik CHW Kiel, najlepsza siódemka świata w 2012 roku. Piotrek miał urodziny 6 stycznia. Ma 26 lat, ale urodziny to ma chyba dzisiaj tak naprawdę. Taki prezent sobie robi własną grą. Dobrze teraz Adam Wiśniewski, uniemożliwił. Ależ to jest Wyszomirski. Nieprawdopodobne, co to się dzieje, Wyszomirski! Johan Jakobson i Wyszomirski! Cały czas ta sama akcja Szwedów. Falgren, Hrabkowski, nie daje mu się przetrzeć. Teraz dał, ale Piotrek Wyszomirski! Co on wyprawia w tej bramce? Ale dlaczego Falgren z piłką przedarł się przez polską defensywę? Gdzie byli pozostali gracze? Znowu wbiega Zachlison, znowu ta sama sytuacja. Ale jeszcze daleko do końca. I Ekdal Turic, Piotr Wyszomirski! Jeszcze bronimy. Z numerem 2 w zespole szwedzkim na prawym rozegraniu. I tak, ja nie muszę nic Państwu mówić. Dwie bramki rzucili Szwedzi przez 11,5 minuty, bo w bramce mamy tego człowieka. Na 75% broni Piotr Wyszomirski. Odpowiada mu styl rzucania Polaków. I Wyszomirski, a Wyszomirski mu bardzo odpowiada styl rzucania reprezentantów Szwecji. Nie mają na niego sposobu. Piotrek, jakoś dzisiaj jesteś wielki. Jakoś dziwnie nic nie mówił przed meczem na ten temat. Fenomenalny mecz polskiego bramkarza, fenomenalny. Persson, Piotr Wyszomirski. Po tym rzucie Persona zastanawiam się, jakim cudem on może być królem strzelców w Lidze Mistrzów. Przy słupku, ale przecież tam nie byle kto, tylko bramkarz THW Kiel. Szwedzi dysponują wspaniałą obroną, ale nie mają sposobu na Piotra Wyszomirskiego. Proszę Państwa, 25 rzutów Szwedów, 17 obron Wyszomirskiego. Bohaterem dnia, bohaterem wieczoru w duńskim Aarhus na pewno Piotr Wyszomirski. Fenomenalny dzisiaj występ, wybronił nam ten mecz Piotrek, ale także wspaniale grali inni zawodnicy. Iluż tutaj dzisiaj było dzielnych, nie piłkarzy, tylko mocarzy ręcznych, którzy rozprawili się z bardzo silną reprezentacją Szwecji. Wszystkim kibicom w Polsce taki mecz się należał. Tak, po tych niesamowitych nerwach. Oczywiście Piotr Wyszomirski, nie mogło Piotrek, być inaczej. To był twój dzień. I aby jak najwięcej takich chwil w karierze naszego 26-letniego bramkarza. Zacząłem mówić o tych kibicach, którzy przeżywali niesamowite dramaty, a dzisiaj spokojnie obejrzeli wielki spektakl piłki ręcznej w wykonaniu polskiej reprezentacji. I to, tak jak mówię, na pewno im się należało i za to mogą podziękować naszym zawodnikom, bo dzisiaj było po prostu pięknie i przyjemnie. Dzisiaj Sławkowi Szmalowi nie szło i wszedłem, cieszę się bardzo i muszę powiedzieć tyle, że dziękuję Bogu za ten mecz. No trudno cośkolwiek na gorąco komentować tutaj.
bardzo się cieszę, że mogłem pomóc drużynie i zagrać na takim poziomie. Piotruś, jeszcze proszę. Jeszcze mam takie jedno życzenie, bo moja dziewczyna ma dziś urodziny narzeczona. I chciałbym jej złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego i ona mówiła, co ona dostanie na urodziny. No, masz, proszę, to zwycięstwo.